Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony użytkownika DWWE. To jest pierwszy odcinek nowej serii Zagrajmy W, jaką jest gra Zagrajmy W Dalmatians. Ta oto wspaniała gra została zrobiona dokładnie w 2002 roku przez firmę Midas, która akurat była niezbyt znana na tym rynku, ale praktycznie ona pokazywała wiele świetnych gier, które były rozpamiętywane oczywiście na wiele, wiele lat tak naprawdę. I z tego co wiem, oczywiście to jest kontynuacja przygód, które były z gry 102 Dalmatyńczyki, które już nagrywaliśmy oczywiście kiedyś na tego, na serii. Zresztą to było tak naprawdę niedawno. Tak więc cóż, zobaczmy co takiego Midas ma nam tu zaoferować, jeżeli chodzi o tą grę. To może najpierw zobaczmy tą ikonkę do farb. Zobaczmy co tutaj będziemy mieli ciekawego, jeżeli chodzi o to. Dobra, widzę, że mam tutaj 6 opcji, to myślę, że weźmiemy sobie tą tutaj. Bo chyba to są jakieś, nie wiem, poziomy czy coś w tym stylu. O, co my tutaj mamy praktycznie? To jest jakieś dziwne coś. Ale dobra, zobaczmy co będziemy tutaj mieli. To, dobra, dodamy myślę w taki sposób te rysunki praktycznie. O, no zobaczcie. O kurde, ale to jest ciekawe. No zobaczcie jak tutaj ciężko się to robi tak naprawdę, bo trzeba naprawdę dobrze to narysować tak naprawdę, żeby przypadkiem, nie wiem, nie zdobyć jakichś minusowych punktów czy coś na tyle. O, tak jak teraz. Ale spokojnie, zaraz to naprawię. Zrobimy coś takiego. Teraz to, damy tutaj kolor niebieski. Trochę szkoda, że... Ojej, nie wyszło mi to. Chwila. Dzięki temu, że mam tutaj opcję praktycznie korygowanie na L2 i R2, to mogę szybciutko to zmienić tak naprawdę. Tak jak tutaj widać w tym momencie. Dobra, tym razem myślę, że to coś zrobimy tutaj na... kolor taki myślę, on będzie lepszy. O, przepraszam bardzo, widocznie gra bardzo chce mieć tego, bardzo chce mieć kolor praktycznie tej ściany, nie wiem, chce mieć bardzo ładny kolor ścian właśnie zielony, niż bardziej taki, który ja chciałem, czyli różowy, można powiedzieć. O, matko, ale stetmado, ale zobaczcie jaka ta grafika jest, grafika po prostu jest tutaj rewelacyjna. Naprawdę, aż się chce tutaj grać. Tylko tyle powiem. Zresztą widzicie, jak teraz masuję te przyciski, żeby one miały sobie bardzo dużo praktycznie tych szczegółów. Ale dobra, myślę, że tutaj to zrobimy. I teraz tak. Te ścianki tutaj przemalujemy, myślę, na kolorek brązowy. On chyba będzie właśnie taki potrzebny, bo on będzie miał bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o przyszłą, nie wiem, na przykład fabułę. Mogło to by być oczywiście tak, że ten kursor mógłby troszeczkę szybciej ruszać, powiedzmy sobie szczerze, ale nie narzekam, nie ma co tak naprawdę ten, nie ma tak naprawdę co tutaj ocenia tego wszystkiego. Dobra, zrobimy teraz coś takiego, zaraz będziemy mieli koniec i myślę, że zaraz ukończymy. Jeszcze tylko zrobimy to o, w ten sposób i proszę bardzo, mamy z głowy, możemy, myślę, wychodzić stąd. Bo widać było wyraźnie, że potrzebne było chyba właśnie tylko narysowanie tego. Szkoda, że nie dostaliśmy żadnej nagrody tak naprawdę. Ale cóż, zobaczmy teraz tą drugą opcję. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj jakieś 6 obrazów chyba, dlatego myślę, że weźmiemy sobie ten tutaj. I jakieś opcje? Weźmiemy tą pierwszą, myślę, bo te inne są chyba zablokowane tak naprawdę. Zresztą sprawdzimy tak naprawdę. O matko, ale to jest mieszanina tak naprawdę. Co tutaj się dzieje? Ale się to mieszało tak naprawdę. O kurde, widzę, że trzeba to bardzo szybko tak naprawdę nawalać. Dlatego szybciutko to zrobimy zaraz i praktycznie to wykminimy, jak to szybko zrobić. Nie w tą stronę. No mówię, trochę mogłoby to szybciej lecieć, no ale czasami nie można mieć wszystkiego tak naprawdę. Wait. Nie tak to się oczywiście robi. O mój Boże, ale to jest emocjonująca rozgrywka. Patrzcie Państwo, moi drodzy, to jest mega trudna gra praktycznie, bo tu trzeba naprawdę się pokminić, co robić dalej. Wow. A ja tu naprawdę myślę, że to będzie miał bardzo ciekawy ten, bardzo ciekawy przebieg, jeżeli ma być taki szczery oczywiście. No dobra, to teraz to damy tutaj, myślę. O, chociaż nie wiem, czy to było dokładny pomysł, ale zaraz sprawdzimy. Oj, chyba jednak nie, mi się wydaje, bo nie mogę nic tutaj zrobić. Ale to są emocje, chociaż nie, teraz właśnie zrobiłem bardzo dobry ruch. O, powiem tak, już spoczenie jest mocne tak naprawdę. Trzeba naprawdę się ten, pokminić, co robić.
co robić dalej tak naprawdę. Dobra, to chyba zrobimy teraz coś takiego, że tu to przestawimy w taki sposób. O, o, obrócimy to teraz tak. I teraz to będzie w taki sposób. Czasami zatrzymuję tę mowę, ponieważ chcę dokładnie wiedzieć, pomyśleć, co dokładnie tu się trzeba zrobić, żeby wiecie, żeby po prostu wykminić najlepszą możliwą taktykę tak naprawdę. A to wiadomo, nie można tutaj pokminić się, jeżeli się czegoś nie wie. Ale zobaczcie, jaka ta grafika jest po prostu przepiękna. Takie układanie czegoś to jest naprawdę rewelacyjne. Ale ta gra to jest... Zobaczcie, moi drodzy, że ona ma bardzo dużo praktycznie ten wspólnego z... Wiecie, poziomem trudności, bo... Ona wcale nie jest taka łatwa, jakby się wydawało. Trzeba naprawdę się pokumać dokładnie, co trzeba tutaj zrobić. Bo widzicie... Ona nie chce mi tutaj dać litości. No, bo tutaj widać, że już prawie praktycznie mamy z głowy to, co tutaj jest. O, tak jak tu widać. I udało się. Gratulacje. Udało nam się. Tak więc, no cóż. Gramy ponownie? Nie, nie trzeba. Absolutnie. Już jestem spełniony w 100% tak naprawdę na tym, że udało się ukończyć ten poziom. Myślę, że ta nagroda jest spokojna praktycznie. O, tutaj jest opcja myszki w ogóle. Nawet nie widziałem tak naprawdę. Dobra, to więc zobaczmy tą opcję tej kasety, czy co to jest. Zobaczmy, tu może są jakiś ten, główna fabuła, czy coś, albo nie wiem. Tak więc zobaczmy, o co tutaj chodzi. Isn't that idyllic? Zzzzt. I never thought that Tupulchen, that's the speckled one there, and Krummel, that's the brown one, would have children together. When they were little, there was no friendship between them. At this time, Tupulchen's brother Toby and Timmy lived here too. Krummel had a lot to deal with. But one day, everything changed. We want to play tag, and that's not a game for you. You can never catch us anyway. Nevertheless, I want to, please. Okay, it's up to you. You'll see how it works. You have no zip. First, you have to ask me, and I want a head start of 10 counts. Everybody else gets 5. 5? There's 3 of us. Yes. Go on, Tiffin. I'm counting. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, stop. They could have waited for me. I think that's very stupid. I almost felt sorry for Krummel. For 4 weeks he was allowed to play with them, and then he was alone again. But as I'm very inquisitive, I didn't worry about him. But I was more interested to know how the race went. Stop it! Stop bothering us! You little Dalmatians, don't they look lovely? That's enough. Let's take them with us. Take them with us? Nonsense. Rather mess up their fur. No. We'll take them with us. Both of them? What kind of work are they able to do? They could label the dog food cans. I'm sure they have got big, beautiful tongues. Let me see. Perfect. Nearly ideal. Come on. Nobody was there to help them. Without me, but I basically don't get involved.
I was eager to find out how Tufelshin would react to his brother's disappearing. Ależ to były emocje tak naprawdę. Psy zostały zabrane praktycznie przez te wielkie psy i zobaczymy, co będzie dalej w następnych następnych przygodach. Tak czy siak, ja już się tutaj z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardziej mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiWWE. Na razie i cześć! Szykujcie się na drugi odcinek! Tak naprawdę to nagrałem ze względu na dzisiejszą datę, która jest pokazana na ekranie. Tak więc, prima aprilis! Nigdy więcej nie mam zamiaru wracać do tej gry. Nie za milion razy. Ta gra jest okropna! Kto to ją stworzył, to ja nie wiem. Sorry.